Dzień jak co dzień, oświeżeni wodą życia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, ufnie patrzymy w przyszłość. Świat dzisiejszy, jak i kiedyś, pełen pogardy, okrucieństw, pychy, zawiści, zazdrości, potrzeba nauczania od serca się biorąca, by mniej cierpień było w życiu człowieka. Te prawdy przekazywał nam Pan nasz, Jezus Chrystus. Mamy je wpojone w sercach swoich, pomagamy innym, nie zazdrościmy. Czy podzielę się tymi różami? Tak. Dzielę się z tym, co mam najlepsze, bo to z mojego serca wypływa, ze serca szlachetnego, ukojonego przez Jezusa Chrystusa. Taka jest prawda. Posłuchajmy teraz Słowo Boże. Jezus uczy przebaczać. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamieniować, a Ty co mówisz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli go o co oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. To było Słowo Boże. Pan Jezus Chrystus naucza nas, by wykrzesać w swoim sercu to, co najlepsze, i ofiarować innym ludziom. Spójrzmy najpierw na siebie, jacy jesteśmy. Ile to zła wyrządzamy innym, sięgając często po nie swoje. Chytrze spoglądając na cudze. Pan Bóg to widzi. I na pewno nie otworzy nam bram niebiosa. Jest czas tutaj na padole ziemskim wsłuchiwać się w słowa Jezusa. Rozsiewać dobro, jak te róże. Dawać, ofiarować. Być serdecznym i miłować Pana Boga. Nie w kościele na pokaz, ale w życiu codziennym. Bowiem największe szczęście, jakie może spotkać człowieka, to miłość Jezusa Chrystusa.
dzielmy się z nią ze wszystkimi, a wówczas zrozumiemy, czym jest naprawdę życie. Dziękuję.